Cześć, z tej strony Vanquish. Witam was w kolejnej serii grupie map, czy grupie odcinków z luźnej zagrywki mapy, można tak powiedzieć, Epic Escape Parkura. Jak tutaj jest napisane, New Super Minecraft Bros. Z elity map parkurowych. Zgadnijcie, kto dzisiaj jest ze mną. No, przedstaw się, tajemniczy nieznajomy. Tada, witam, Jeff. Gdzie jest mój... inwentory. Dobra, w dzisiejszym to nie będzie odcinku, bo na pewno nasze przejście będzie podzielone na kilka partów, ale postaramy się dla was przejść mapę Escape New Super Minecraft Bros. W celu odetchnięcia od Minecrafta technicznego. Krótkie zasady. Czyli jak zwykle nie niszczymy ani nie stawiamy bloczków. Naszymi punktami będą monety. Mamy mieć frajdę, czyli w tym wypadku również i wy. Nie czytujemy. Command bloki mają być włączone, są włączone. Mamy czytać wszystkie tabliczki, tego pewnie nikt nie robi. Mapa stworzona przez Bodila 40 i Baki 961. Link do mapki i link do kanału twórcy będzie standardowo w opisie. No to zaczynamy. Oh no. What? You and your brother and sister. To ty jesteś bratem. Planowaliśmy zagrać we trzech, to już wiemy, dlaczego Vesper odmówił z nami gry. Znaczy w ogóle się nie pojawił, pewnie dowiedział się, że będzie siostra. I nasze umiejętności totally legit shroom. Umiejętności parkurowe jak zwykle. Popis. Odcinki myślę, że będą tak między 20-25 minut. Teraz ułatwi nam to. Efekt nie grania w Minecrafta od... Princess Lost Pants from Valentine's Day. Projectile Protection. O kurde, jaki miecz. Patrz, jakie mam. Patrz, jakie mam spodnie sexy. Co to jest? Coś pisze na tych spodniach. Ultra manly. O jasny gwi. Ultra manly. Niesamowite. Hop. Brawo. World 1 Underground. Żeby wrócić jeszcze do poprzedniego wątku, odcinki będą 20-25 minut. Ułatwi mi to w tym nowa funkcja programu, którym nagrywam, a mianowicie Action. Teraz w HUD-zie mam wyświetlony stoper. Nie ma już z tym żadnych problemów, tak jak kiedyś. I mam nadzieję, że nie spadniemy. Look up, aha. Towarzysze się spawnują. Poprzednia mapa Escape, która była nagrywana z Vesperem. Epic... Creeper spadł na bloczek, na którym byłeś. Epic Jump Map Skybutter... Skybutter Edition. Ej, te spodnie są niezłe. Te spodnie są wytrzymałe. Nie wiem jak miecz. Unbreaking 10, radę. Spokojnie. Dobra, ja idę dalej. Pomógłbyś mi, a nie. To wiesz co, może się teleportuj do mnie w takim razie, bo ja nie będę się ruszał. Coś żeś wyrenderował chyba. Dobrze, że teleporty działają w miarę. No powiedzmy. Aha. Jakby co, to już żeś się tam teleportował do mnie, więc uważaj, nie ruszaj się jakby co. No to jest problem gry właśnie na udostępnianiu światów przez LAN. Na... Grycie. Przez Hamachi. Do tego trzeba po prostu się przyzwyczaić. Dobra, bo jeszcze jeden skok tobie został. Uuu, skok wiele. A, doskoczył. Chmurki World 1-2. Ja już gdzieś to widziałem. Super Fenty Shirts.
gdzie teraz? Tobie też się tak wydaje, że... Tu Gerard. No tak. Wow, coś mi się doładowało. Coś się doładowało masakrycznie, dobra. Jump the hardest... Cztery skoki? The hardest in Minecraft. Aha, tu są cztery najtrudniejsze skoki w Minecrafcie. Well, we all know that if you did it from the first time. Ale on sobie zdaje sprawę, że my to zrobimy za pierwszym razem. Jeśli będziesz miał szczęście. Mam lagi jak skaczę. Tak? Mam lagi jak skaczę. Chmurki. Z góry przepraszam, jakby dyskać miałem klawiaturę. A to... Postaramy się wykasować te dźwięki, a jeśli nie, to... To trudno. Jej, doskoczyłem. Widzę, że mniej lamisz niż Vesper, więc... Więc będzie to szybszy escape, tak sądzę. Cicho. Ćwiczyłem na tym, na mapce SKKF. A, no właśnie. No. Jak znowu tu wróciliśmy... O, gdzie... Kurde, te dźwięki. No w dupę! Lubię pizzę. No nie wierzę, że te chmurki trzeba po raz kolejny przechodzić. Co za wredny. No dzięki. Ja ciebie nie teleportowałem. Ja siebie sam teleportowałem. Ale ten creeper był wredny. Jeszcze zaczęło padać. Czekajcie, ja wyłączę dźwięk też, gdzie to będzie. Gdzie to jest? Bo jak wiemy, YouTube nie znosi dźwięku deszczu. Niech sobie pad... Arek, cut. Małe cięcie. No to wracamy po cięciu. I zaczynamy skoki, ha. Przyszedłem za pierwszym razem, głupi creeper wybuchł i jest. No. No i... Czekaj, wezmę ten mi... O, dobra. Idziemy dalej. Co tu chodzi? No po pierwsze, to ten creeper chyba nie powinien tam wylądować na tych... na tamtym miejscu. Winien, czy nie? Z nim. A jeszcze jedno, bardzo mnie zastanawia tajemniczy podpis pod naszymi gadkami. Kurczę. They smell nice. Nie wnikamy, co miał autor na myśli. Kurna, na samym końcu spadł. O, a tak dobrze się zapowiedziało. Ej, creepera słyszę. Noż w duszę. O, to ja przed komputerem całym sobą skaczę i to pomaga. Wątpię. Wiesz, w końcu cztery najtrudniejsze skoki Minecrafta. No to już... Nie, no to po prostu nie. A nawet nie wiem... Początek już tak się załamał. No nie, mówię, wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze, póki nie ten creeper. Jak chcesz, to możesz się teleportować, bo jest... Nie dam rady sobie, to cały dzień, całą wszystko tak. Nie. To co, może... Zatem to na prędkości. Aha, bo nie mogę dotykać tu. Może zrobię timelapse'a. Tak to nic nie... Możesz zrobić. Nie wiem, na które miejsce dałem zooma sobie. Spokojnie. Wiesz co, jest taki knyw, że jak podbiegasz, to spójrz na krawędź tego klocka, z którego się wybijasz. Dobra. Kibicujemy głośno i wyraźnie. Rób tego tajemnicy. Tu można wejść. Jak chcesz, to możesz... Kurczaki. Tu będę miał lepsze ujęcie.
i... Tada! Bo parabola była. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego toku, nie? Jak nam się wcześniej udało, a teraz nam się nie udaje. Nie, to creepery z... O, skrzynka. Pieniążek mam jeden. Szybko. Ja mam pomysł, tylko nie wiem, czy ja cię nie przerzucę za pomocą tego miecza. Dobra, zostaw mnie lepiej spokojnie. To jest zły pomysł zazwyczaj. Wezmę większe rozpięcie. Czekaj, jako że ja tu już dwa razy byłem... Ale Jezu, lagi. To ja idę sobie dalej. Nie ruszaj się, ej, te... bo będę mieć lagi. Te creepery tu skaczą cały czas. No, tada. Jesteś? Teraz nie spaść. Gdzie gnoju? Ej, te creepery są nie... one są chore, ja tu skaczę. Nie! Nie czaję. Oj no. Ładnie, że sobie nie było. Dobra, że chcesz się wypełnić. Ja nie mam zamiaru tej z chmurek przechodzić po raz kolejny. Wredne creepery. Bananowe gnoje. O. Spokojnie, spokojnie. Przeżyję. Nie, ja przeżyję chyba. Dobra, znikam do góry. Cepnąć cię? Czekaj. A gdzie jesteś? Cepnąć cię? Cepnąć czy nie? No. No kurde! Dobra. Stój. I uważaj, bo tu creepery spadają na ten klocek przy... O, widzisz? Panie przodem. Dobra, uff. Uważaj. Kurde, bombardo... Dobra, ty mi pomogłeś. Ty mi pomogłeś. Nie rób, nie rób nic. Już jestem. Teraz tu. Ty gnojku. Mhm, tak. Brawo. Creepery. Czekaj, dojdę do końca. No i... Ło. Nieźle laguje przy doładowaniu tej mapy. Co tu pisze? Nie wiem czytać. Hurry up, you must save the princess or any princess. What? Okay. O! Le click! O, fuck! Przeczytałem napis, że ustawiła mi się godzina 14 i spadłem. Mhm, to co? Tu. No za daleko skoczyłem. Super. No to będzie długi odcinek. Kurde. Albo przynajmniej za daleko się nie, że tak powiem... Nie posuniemy. Nie. W pierwszej serii. Aj. Gorzej, że jedzenie się... Czego cały czas ustawia? Nie, jedzenie to nie problem. Jest. No, creepery nas dopingują. Jestem. Fajnie. Sorry, no more Mario. I lied with the whole map. Let just another epic jump map that will make you cry. Aha. For noob. O, tu jest ten, tu jest. Możemy przeskoczyć. Tu jest checkpoint dla noobów. Nie, checkpoint. To jest dla mnie. Oh yeah, here's a ladder in case you jumped all the jumps. Chodź tu na koniec, wejdziesz jak nie przeskoczysz. Czekam. Aj, byłem tak Super blisko. Mario Awesome Sword, widzisz? Co to ku... Aha, to po co tam się męczyłem, żeby... Plup. Okej. Kota słyszę, o jest kotek. Tropiket. O nie, spalił się, drugi. On też. O dobra.
Mamy uprowadzić księżniczkę z powrotem. Co? And take her to the ugly mushroom kingdom. Start from over there. Co mi się zaczyna? Checkpoint. Aha. Kurwa, checkpoint. Aha. Taki checkpoint to lubię najbardziej. No taki checkpoint. Przypomniały mi się... to czyli będą podobne checkpointy jak w Butters, jak w Sky Butter mapie. Uważaj to na wszystko. To jest ten sam autor? To jest ten sam autor właśnie. I za to go cenię, że te mapki nie są takie standardowe. Lol, czy dlatego 40... ten początek wydał mi się znajomy. No brawo, nie wiem, no to wszystko. Tu jest chyba prawdziwy checkpoint. Odpala mnie z łóżko, więc to będzie można za... Nie. What the fuck, Sonic's Mega Shoes. Będziemy mieli skarpetki Sonika. Tu jest prawdziwy checkpoint, jakby co pod drzewem takim. No i się zapisujemy sobie te miejsce spawnu, nie? Ja się kładę. No to problem właśnie. Nie pomyślał, na początku było odnośnie 3 osób. Dobra, gdzie teraz? Tu! No, jest. World 3-2? What the fuck? Jak 3-2? Przecież przed chwilą było 1-1, nie było dwójki, nie? Z tego co pamiętam. To może źle poszliśmy? No nie, no według kolejności. Zresztą tu jest znak zapytania na tym World 3-2, więc... No to troluję, no co? Trollmaster Podil. Oh no. O, dynia. Tu jest checkpoint, nie? Nie, nie wiem. A to wpłynę do góry, czy nie wpłynę? Ale tu nie ma jak wejść. Jak to nie ma? Gdzie ty wpływasz? O nie, dobra, to jeszcze ma. To jest łatwe, wykonuję. Dlaczego ostatni skok nie wyszedł mi i to jest pozornie łatwe. Tam jest skrzynka na drzewie, jak wpływasz, patrz. Na lewo ma skrzynkę. O, idę. Pieniążek, tak? Coin. Jest, mamy 2 punkty. Yep. Jesteśmy zajebiści. Wcale nie lamimy w tą grę. Ciekawe, czy na koniec będzie suma, ile punktów, czy dobrze, czy źle. Tak, chciałbyś. No. To jest dlatego, żebyś to zbierał i taką wewnętrzną satysfakcję. Wpiszemy się na kanale Bodilaj. World, o, tu jest loot. Lubisz to? Czemu ja się zatrzymałem? Wow. Dobra, jest checkpoint, to nie ma sprawy, jest w miarę. Auć. Ale czemu ja się zatrzymałem? Jest, jakie to ma przyspieszenie. Nie. Ale tak źle się nie skacze, trzeba w locie hamować i tyle. Oho. W locie jak hamować? Czym? Tak jest? Mamy butki Sonika, wiesz. Sonik wszystko potrafi. Tylko... A, to może chcemy te buty ten potrafi. Tylko te pojedyncze bloki trochę mnie martwią. Oj, poziom hard na co? Założę się, że gdzieś na dole będzie skrzynka z pieniążkiem. Pod tym nie ma? No poszukam. Jak spadnę, to poszukam. Oj, się o kurde, ej, tu jest dziwny, tu jest dziwny. Oj. O, jest, dobra, przeskoczyłem, warp zona mamy. Wbrew pozorom ten loot tu ładnie wygląda na tym texture paku. No nie powiem, że taka ładna niebieska kostka. A w którymś Mario w ogóle był lodowy poziom? Tak jakoś sobie nie przypominam. Back, aha, no widać, że trolling, back to world 1-3. Seriously, that's a real checkpoint. Wiesz co, nie wydaje mi się, sprawdzę. Nie rób tego. Nie, jest woda, dobra, jest checkpoint.
tylko teraz ja przodam. Okay. Ta skrzynka już była zabrana, czy...? Która? Z tego drzewa? Tak, to ty zabrałeś. No tak, tak, to stało. Tylko żeby tu się nie pogubić z tymi checkpointami. Znowu nie doskoczyłem. Oho. Ojejku. Tu już się zaczynają fajniejsze skoki. No. Nie pocieszyłeś. Takie powoli prawdziwe parkurowe... O kurde, ale mi ścięło. Prawdziwe parkurowe knyfy. Uff, dlaczego się cofnąłem? Ogólnie w Minecrafcie irytuje mnie to doładowywanie map. Bo tak ogólnie spoko, 150 fpsów. Ale nagle coś, jakiś chunk się doładowuje, chlas. 20. Albo jeszcze mniej. Okej. Ja sobie zjem pizzę, ty sobie skacz dalej. Ogólnie to tamta drabinka jest jakaś wredna. O! Ty masz zdjęte te buciki? To mamy. Nie. A czytałeś sobie. Właśnie, czytaliście informacje o nowym snapshocie? Nie. O nowym snapshocie i planach wydania kolejnej wersji Minecrafta? O nowych biomach? Jak sądzicie? Ja nawet nie słyszałem, o co chodzi. No, Minecraft 1.7 ma wyjść. Mają być dodane nowe biomy do generatora światów. I myślę, że co nieźle poprawi wizualnie grę Minecraft, bo te standardowe, ile mamy biomów? Leśny, łąkę, śnieżny, dżunglę. No i ocean, ale oceanu nie liczmy. To mamy 4. Tu mają być, teraz nie wiem, czytałem dzisiaj, ale już zapomniałem, ile ma być dodanych. W ogóle generator map ma być poprawiony, nie ma być tych takich cieni czarnych w tych niedoładowanych miejscach. Ale swoją drogą ja i tak czekam na lepszą współpracę Minecrafta z modyfikacjami. Bo to, co jest pod 1.6.2, to jest ogólnie masakra. Próbowałem ostatnio sprawdzić, jak będzie się tak sprawowała pewna paczka modyfikacji, nie technicznych, tylko bardziej przygodowych. Żeby tam ogólnie coś grać, to trzeba się tyle namęczyć, że ja nie wiem, gdzie są te zapowiadane ułatwienia dotyczące modyfikacji. No mam nadzieję, że 1.7... No jak mam wskoczyć na tą drabinkę? Że 1.7 to poprawi. Ciekawa dygresja. Nie wiem, ale... Bo ogólnie to... Od początku zaczynasz? Bo ogólnie to marzy mi się jakaś paczka modyfikacji już powiedzmy technicznych przygotowanych pod następne wersje Minecrafta, bo 1.4.7 to trochę stare. Ale z Biomes Oplenty, które dodaje 50 nowych biomów, które w cudowny wręcz sposób urozmaicają nasz świat. No ale sezon drugi zaczęliśmy na 1.4.7 i raczej na 1.5.2 na paczce ATS, tak, ATS NK nie będziemy już grać. No! Chyba, że tak jak... rozmawiałem ostatnio z użytkownikiem pod jednym filmem, teraz sorry, ale zapomniałem twojego niku, Lengo Games. Chyba tak, ale sorry jak przekręcę. To pamięta niki. Planuję paczkę i zagranie na mapie Wyzwanie w ramach sezonu trzeciego Minecrafta technicznego. I teraz uwaga, skupienie na tej drabince. Nie da się na to wskoczyć. No suwam się. Nie wiem jak tam wskoczyć, naprawdę. Na mapie Wyzwanie, żeby siebie sprawdzić, bo jednak w sezonie jak gramy na multi, czy teraz już bardziej trochę ten serwer stał się serwerem solo, to wybieram jednak takie kombinacje modyfikacji i urządzeń, które znam. A Wyzwanie będzie sprawiało i wymagało ode mnie użycia wszystkich możliwych i wykorzystanych w tej mapie. No i myślę, że... Świetnie.
że wtedy będzie o wiele ciekawiej. No i dla was będzie to również seria takich poradników, bo na tak małej mapie wykorzystanie wszystkich modyfikacji po prostu będzie wyśmienite. Powoli zaczyna mnie irytować ten 1-3 poziom. Bo przechodzę tak daleko, ale nagle ja nie mogę się chwycić drabinki. Ja się w ogóle nie wiem. To jest tu banalne, ale czemu tu nie idzie przejść? Tu tak jakby brakuje. Ja nic nie brałem. Nie, spadam. Już mi klocki mają dosyć. No i zjeżdżam, fajnie. Tego się nie da wykonać chyba. Sposób. No ja już znalazłem sposób. Oj! To się nie da na raz przeskoczyć. Czego na raz? Aha, tak chciałeś na raz. No właśnie. Do połowy na raz, ale... Moja bezprzewodowa... Aha, ja do... Moja do bezprzewodowa... Bezprzewodowa myszka raczej nie daje rady. Narzekam, myszka. Tak, cieszę się, że na to czpadzie nie wiesz. O, może zrobimy takie jedno wyzwanie. O Boże. No nie! No nie, no tak. Jeden. Już to trzeba było zrobić? Widziałem. To jak dojdziesz tam, to bądź mądry i skocz bez tego piasku. Działem. Wszyscy to widzieli, teraz ja też to widziałem. No, bądź mądry. Wodę byś tam kurna polał, a nie piasek sobie postawił w ziemi. Coś ciemno się zaczyna robić, nie? No, cały dzień Minecraftowy poszedł na jeden etap. Postawiłem tam klocka, żeby było łatwiej i kurczę, nie mogę teraz tam dojść w ogóle. O, proszę. To zupełnie nie wiem, przypadek. Po prostu jestem więcej, jak powiem, że ta mapa troluje i za chwilę gdzieś się okaże, że jest inne wejście. Albo wejdę po tej drabince i... Aha. Co? Wejdę po drabince i zaraz spadnę, żeby przechodzić to od początku. No czapki. No nie! Zablokował się sprint. Fuck. Trolololo. Aż tego nie przejdziemy. Okay. Żadne potwory nas nie dopadną? To jest chyba dobrze oświetlone. Oż w dupę. Teraz. Teraz albo nigdy. Gdzieś ty poszedł? Ej. Nie wiem. Czemu to w ogóle jest? Czemu dostałeś jump boosta? A nie wiem. Może gra wykryła, że tyle razy już spadłeś, że masz jump boosta. Albo ten jumbus był potrzebny, żeby doskoczyć do tej drabinki tu. Ja nic nie widzę, żebym miał na tego. Jak wchodzę, to jakiś inny, żebym miał. Co to? Co to jest? Space Muffin, Fortune Enchantment Level 15. Dobra, zapisujemy sobie tutaj.